Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym i posłuchajcie, jakie słowa dzisiaj czytamy. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jozue znalazł się w bardzo trudnym momencie. Miał dokończyć dzieła, które Bóg rozpoczął za pomocą Mojżesza. Miał wejść z narodem izraelskim do ziemi obiecanej. Oczekiwania Izraelitów po wielu latach wędrówki z pewnością były ogromne. Przewodniczenie w takim momencie wymagało niesamowitej odwagi, pewności. Dlatego Bóg doskonale wiedział, czego trzeba Jozuemu i posłał do niego właśnie to dzisiejsze słowo niesamowitej obietnicy o tym, że On będzie z nim, będzie z nimi na każdym kroku, nie opuści go i doprowadzi swoją obietnicę do końca. Ale to są słowa, powiemy, Starego Testamentu, słowa, które zostały wypowiedziane i skierowane bardzo dawno temu. Jak z tym wersetem jest dzisiaj? Pewnego razu, kiedy uczyłem mojego syna jeździć na nartach, nauczył się już hamować, nauczył się skręcać. Stwierdziłem więc, że zabiorę go na taką większą górkę, na którą trzeba było już wyjechać tak zwanym krzesełkiem, czyli wyciągiem kanapowym. I kiedy jechaliśmy do góry z synem, wyciąg się zatrzymał, ten krzesełko zaczęło się kołysać i wtedy mój syn powiedział: tato, boję się. Ja mu powiedziałem: synu, nic się nie martw, ja jestem cały czas z tobą, nic się nie stanie i nie przewrócisz się, zjedziemy razem na dół. A poza tym, wiesz, mamy takiego jeszcze wspólnego naszego ojca, to jest Pan Bóg, więc on na pewno będzie z nami, nie ma się czego obawiać. Mój syn po chwili namysłu odpowiedział: wiesz, tato, teraz to już naprawdę się nie boję, jak mi to powiedziałeś. Drodzy, dzisiaj Pan Bóg jest naszym ojcem i wierząc mu, ufając mu, nie mamy czego się bać, nie mamy czego się lękać. To słowo, które dzisiaj czytamy i które skierowane jest do Jozuego, i skupiłem się dzisiaj celowo tylko na tym pierwszym wersecie, to słowo dzisiaj jest niesamowicie aktualne, niesamowicie nam potrzebne, szczególnie w tych czasach, w których żyjemy, w czasach niepokoju, w czasach lęku, w czasach tego wszystkiego, co się dzieje. Dlatego, droga siostro i bracie, życzę Ci dzisiaj takiej odwagi, odwagi, którą może dodać tylko Bóg, której źródło jest tylko u Niego. Pomódlmy się o Nią. Panie i Boże nasz Ojcze, Boże Jozuego, Boże Izraela, Boże nasz, przychodzimy do Ciebie i chcemy Cię prosić, abyś Ty obdarował nas taką odwagą, taką mężnością, takim Twoim prowadzeniem, jakie było wówczas. Powierzamy się w Twoje ręce, chcemy Ci ufać. Błogosław nasz dzień, błogosław to wszystko, z czym musimy się zmierzyć, z naszymi wyborami, z naszymi drogami, na które musimy dzisiaj wkroczyć. Oddajemy się w Twoje najlepsze ręce, Ty nas wypełnij tą odwagą, Twoją miłością, Twoją pewnością. Powierzamy się w Twoje ręce w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.